czekamy teraz na odbicie i raporty wskazują na to, że powinniśmy się spodziewać takiego odbicia w przyszłym roku, najprawdopodobniej w drugiej połowie przyszłego roku. Na ten okres przejściowy warto by było, żeby firmy, które do tej pory szły do branż, które są dość oczywiste i mocno scyfryzowane, zaczęły też myśleć o wychodzeniu na dalsze przestrzenie, czyli w przemysł, w te miejsca, gdzie ten stopień cyfryzacji jest niższy. I potencjał do tego, żeby dokonać tej cyfrowej transformacji, wciąż istnieje. Skończyły się trochę czasy tego, że ktoś poszedł na jakiś bootcamp, nauczył się podstaw, wygenerował sobie CV i po prostu szuka pracy. To muszą być osoby, które faktycznie mm, mają pasję do tego, co robią, są w stanie tę pasję pokazać w jakiś sposób. Poprzez y, wytwarzanie jakiegoś oprogramowania, prezentowanie go na publicznych repozytoriach, czy poprzez inne kreatywne e, działania? To teraz takie pytanie z kategorii łatwiejszych. Ile może zarobić taki programista? To, I to jest chyba najtrudniejsze pytanie dzisiejszego dnia. Ale jeśli mamy do czynienia z analitykami danych, na przykład, czy właśnie w obszarze tego, tej, tej analizy danych, czy obróbki danych, y, są takie możliwości, żeby były, to, żeby to było 25, 35 tysięcy netto. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu audio wideo Subiektywnie o finansach. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem dziennikarzem portalu Subiektywnie o finansach i redaktorem portalu technologicznego Homo Digital, czyli homodigital.pl. Dla wszystkich zainteresowanych zapraszam do czytania artykułów o technologiach. A dlaczego te technologie są dzisiaj istotne, to jest kwestia gościa zaproszonego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiliśmy pana Michała Zabielskiego, który jest szefem firmy Endora, branża technologiczna, informatyczna, programistyczna i usługi dla branży e-commerce, tak? Zgadza się, zgadza się. Porozmawiamy nie tylko o branży technologicznej jako takiej, ale w ogóle o całym otoczeniu. Czyli ostatnio na przykład mieliśmy sporo informacji związanych z tym, że. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na rynku pracy są różne sytuacje. Raz ludzie są zatrudniani, innym razem zwalniani, ale na przykład były branże, które trwały tak dosyć mocno. Ludzie mieli pracę, sporo zarabiali, tymczasem okazało się, no, że już półtora roku temu, rok temu, branża IT ma pewne problemy. Zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, ta sytuacja przeszła do Polski, i o tyle jest to dziwne, że po okresie pandemii mieliśmy do czynienia z takim wystrzałem, właściwie, zapotrzebowania na usługi programistyczne. Sporo się działo, tak? Sporo informatyków, programistów było zatrudnionych. firmy dobrze sobie radziły również w Polsce. Jak to teraz wygląda? Obecnie y, zaczynamy odczuwać skutki tego, co miało miejsce w, w zasadzie y, po pandemii, tak? czyli ten rozno, rosnący, znany wielu osobom y, kryzys, zaczyna odciskać piętno również na branży IT. Y, bierze się to głównie z tego, że firmy, które y, zaczynają odczuwać jakieś problemy fin finansowe, y, no, mają taką potrzebę, żeby redukować swoje koszty bądź wstrzymywać rozwój. Obszarów, które zwyczajnie, no, w ich mniemaniu, nie są im potrzebne na ten moment, do tego, żeby przetrwać, albo żeby utrzymywać swój biznes. I takim naturalnym krokiem dla nich jest wstrzymanie tych projektów innowacyjnych, projektów związanych z transformacją cyfrową, bo nie jest to, jest, nie jest to trzon ich biznesu. W związku z powyższym zaczynają wstrzymywać e, przychody e, związane z tego typu inwestycjami, co od razu odbija się, na firmach z branży IT. Ale czy to nie jest trochę dziwne, bo na przykład od ponad roku jesteśmy świadkami y Marszu różnych narzędzi sztucznej inteligencji. Rozpoczęło się to od ChatGPT, i potem wiele firm, wielkich firm technologicznych amerykańskich wprowadziło swoje narzędzia. Czyli tak naprawdę wydawałoby się, że im więcej takich złożonych narzędzi technologicznych, tym większe zapotrzebowanie właśnie na programistów. Z jednej strony tak, i faktycznie pod tym względem mamy. Przyrost programistów, jeśli chodzi o specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji, chociażby, ale trzeba wziąć pod uwagę no, też całą tą narrację ekonomiczną i ekosystem, który mamy obecnie. Jeśli firmy nie mają środków do tego, żeby realizować swoją podstawową działalność, no to choćby największa innowacja pojawiła się na rynku, to oni nie mają po prostu zwyczajnie warunków ekonomicznych do tego, żeby móc z nich korzystać. W związku z tym redukują te budżety po to, żeby przeczekać ich zdaniem ten kryzysowy czas, Doczekać czasu, kiedy będzie odbicie i będą w stanie w te y, elementy inwestować, co oczywiście rzuca się cieniem na branżę IT. I, no I jest to zdecydowanie odczuwalny trend, tak u nas. Ale odczuwalny właśnie przez tych dużych, bo na przykład ostatnio spółka ASECO, lider tak na polskim rynku, wielka spółka technologiczna, no, twierdziła, że oni nie mają specjalnych problemów, wręcz zatrudniają ludzi do pracy, mają zamówienia. Czyli co, ci wielcy to sobie jakoś poradzą, a mniejsi mają gorzej. No to jest, to jest ciekawe zjawisko na pewno i bierze się ono z tego, że w ogóle u nas branża wytwarzania oprogramowania, te tak zwane software house'y są dość takim ewenementem na skalę światową. To znaczy u nas ta ziarnistość tych firm jest dość duża i mamy bardzo dużo małych firm typu software house, które liczą powiedzmy między 5 do 40 pracowników. W związku z tym i oni są wyspecjalizowani najczęściej na jakieś obszary, bądź mają dość dobry talent, który może współpracować z tymi dużymi. Najczęściej tak jest właśnie, że te małe firmy Podchodzą do współpracy z dużymi jako podwykonawcy w dużych projektach, czyli ten know-how transferuje się od tych małych firm do dużych, natomiast te duże zajmują się głównie pozyskiwaniem klienta. Tak to działało do tej pory. W momencie, kiedy pojawiła się sytuacja kryzysowa, zaczęły się redukować zarówno przychody, jak i liczba projektów, która przychodziła do tych większych firm, to oni siłą rzeczy zaczęli wykorzystywać bardziej swoje własne zasoby. Zrywając współpracę z podwykonawcami. Co... Czyli z Polski? Między innymi, Między innymi z Polski, tak. Między innymi z Polski, choć działa to też na rynku lokalnym, że ci duzi, włącznie z tymi małymi podwykonawcami polskimi, również zrywają współpracę, po prostu, żeby zachować płynność swojego działania. Na co nie wszystkie firmy małe i średnie były przygotowane, bo przez wiele lat, w ogóle bardzo dużo firm, właśnie software houseowych, powstało w czasie, kiedy ta koniunktura była bardzo Pozytywna dla rynku IT. W związku z tym oni po prostu inwestowali w tak zwany outsource, tak? No i te dobry czasy trochę się skończyły, tak. Yy, ale czy one się skończyły już tak na stałe, czy jak, jak to w, w, w cyklu koniunktury umieścić? Tak naprawdę to zależy dla jakiej firmy. Co do zasady, yy, co do zasady, te czasy się nie skończyły raczej czekamy teraz na odbicie, i raporty wskazują na to, że Powinniśmy się spodziewać takiego odbicia w przyszłym roku, najprawdopodobniej w drugiej połowie przyszłego roku, co daje jakąś nadzieję na to, żeby te firmy po prostu przeczekały ten czas i potem zaczęły działać dalej. Aczkolwiek, ja mam takie przypuszczenie, że większość tych firm, jeśli nie zmieni sposobu swojego funkcjonowania, czyli tego modelu biznesowego, z outsourcingu na Pozyskiwanie własnych klientów, na zbudowanie procesów, własnych procesów sprzedaży i marketingu, to w dłuższej perspektywie i tak będą miały problemy bądź nie będą w stanie przeczekać tego okresu na odbicie, nawet. Czyli są jakieś, może nisze, w których jest, czy może być już niedługo lepiej, a takie jakby sektory, które, które muszą poczekać dłużej? Ciężko w, tak dokładnie sprecyzować, które branże e, będą miały to odbicie, no, bo to zależy tak naprawdę nie tylko od branży, ale od wielkości klienta, od tego, jak bardzo scyfryzowane jest przedsiębiorstwo. W związku z tym e, wskazanie konkretnej branży będzie trudne. Na pewno te, które są mocno scyfryzowane, e, będą siłą rzeczy generowały jakby potencjał zarówno sprzedażowy, jak i potencjał do realizacji dla firm IT i tutaj należy się tego spodziewać. Natomiast na ten okres przejściowy warto by było, żeby firmy, które do tej pory szły do branż, które są dość oczywiste i mocno scyfryzowane, zaczęły też myśleć o wychodzeniu na dalsze przestrzenie, czyli w przemysł, w te miejsca, gdzie ten stopień cyfryzacji jest niższy i potencjał do tego, żeby dokonać tej cyfrowej transformacji wciąż istnieje. No właśnie, bo w ogóle Polska jest chyba trochę tak z tyłu za różnymi krajami europejskimi, jeśli chodzi o cyfryzację gałęzi przemysłu. podobno mamy bardzo niską i robotyzację, automatyzację i zaangażowanie na przykład też sztucznej inteligencji. No, mimo to, że lubimy się czasami tak porównywać z innymi, że jesteśmy lepsi na przykład w zakresie usług finansowych, płacimy blikiem i to jest bardzo nowoczesne, ale no, w przemyśle nie jest tak wesoło. A Michale, gdybyśmy powiedzieć, Gdzieś tak od takiej strony, bo sztuczna inteligencja to jest tak, z jednej strony narzędzie, które wymaga pracy programisty, tak, żeby przygotować i, i wdrożyć i utrzymać, a z drugiej strony pojawiły się takie przewidywania, analizy, by być może, że. Sztuczna inteligencja odbierze właśnie pracę, i już na trwałe pewne grupy programistów, czy pewne grupy, jakby w Twojej branży, pracowników, może nie będą potrzebne, bo część zadań wykona narzędzie, tak? Ja akurat wyznaję tutaj taki pogląd, zajmując się sztuczną inteligencją i wytwarzaniem tych modeli już na doktoracie, czyli to już będzie za jakieś 8-10 lat. Raczej jestem z tego obozu, który wyznaje zasadę, że narzędzia sztucznej inteligencji, czy rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, są właśnie narzędziami, z, którymi, z których ktoś potrafi bądź nie potrafi korzystać. Ciężko powiedzieć, że one w 100% nas zastąpią. To znaczy, one faktycznie będą takie obszary, w których sprawdzą się bardzo dobrze. Natomiast to jest tylko sygnał dla nas, że po prostu. Nasz potencjał będziemy wykorzystywać w innych obszarach. I tutaj raczej dopatrywałbym się tego typu zmiany. Tak? Sztuczna inteligencja pozwoli nam zautomatyzować pewne obszary, wygeneruje nam nowych specjalistów, którzy będą musieli zarówno umieć obsługiwać te narzędzie, jak i umieć je wytwarzać. Natomiast w finalnym rozrachunku. To nie będzie coś, co zastąpi nas, tak? czy tak jak to się zwykło mawiać, że programiści zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Nie zostaną zastąpieni z tego względu, że na koniec dnia to, czy oni będą programowali, czy oni będą przeprowadzali proces analityczny dążący do wytworzenia czegoś wartościowego no, sprowadzi się do tego, że będą oni i tak potrzebni na rynku. Po prostu zmieni się sposób czy sposób prezentowania tego, czy środek do celu. Czyli nie będzie tak, że będą dostępne na przykład dla prawie każdego tak średnio zainteresowanego technologią jakieś klocki do układania i z tych klocków będzie mógł sobie zbudować przy użyciu pewnych narzędzi na przykład własną stronę internetową, sklepikę e-commerce i tak naprawdę twoja praca nie będzie trochę mniej potrzebna, bo już ktoś sobie ułoży z tych klocków. To, akurat, to akurat dzieje się już teraz, mhm. czyli przy obecnym, obecnych narzędziach jesteśmy w stanie zbudować sobie stronę internetową, czy nawet sklep internetowy w oparciu o jakieś nasze założenia, wymagania, opierając się o sztuczną inteligencję. Natomiast wciąż musimy patrzeć na to, że tworząc taką platformę, czy tworząc stronę internetową, to jest to jakieś narzędzie dla biznesu, żeby osiągnąć jakiś cel, przyciągnąć więcej klientów, zwiększyć rozpoznawalność marki, na przykład. No i tutaj znowu jest potrzebny ten specjalista, który pomoże współ temu właścicielowi czy firmie tak naprawdę opracować strategię tego jak się promować w internecie proces jak zbudować sobie proces sprzedaży w oparciu o takie narzędzia typu platformy sklepowe i ja bym bardziej powiedział, że sztuczna inteligencja przyspieszy nam proces wytwarzania takich narzędzi, ale od strony strategii czy koncepcji nie będzie w stanie nas zastąpić. Po prostu to jest to, o czym wspominałem, że ci specjaliści zmienią, przyniosą troszeczkę swój środek ciężkości z takiego typowego wytwórstwa na doradztwo, konsulting, Budowanie strategii. A czy można na przykład na mapie Polski wyznaczyć jakieś takie centra, rzeczywiście, w których mieszczą się te średnie, drobne firmy, bo powiedziałeś, że mamy taki ekosystem dosyć zaskakujący właśnie tych drobnych podmiotów? Na przykład, czytałem taką analizę o Stanach, że trochę to nie jest tak, że w Dolinie Krzemowej są umieszczone wszystkie startupy, wszystkie najnowsze inicjatywy technologicznie, technologicznie ważne. Sporo programistów w ogóle, informatyków w ostatnim roku, półtora roku podobno przeniosło się do Nowego Jorku i zaczęło pracę w Nowym Jorku, a sporo też do Austin w Teksasie. Austin, które staje się jakimś centrum właśnie technologicznym, być może z różnych powodów, być może z powodu Kosztów w Austin, a w Nowym Jorku, nie wiem, bo koszty są bardzo wysokie, ale, ale być może są, są takie powody. Czy w Polsce, jakby, ta sytuacja na rynku jest stabilna? Czy przenoszą się jakieś, jakieś grupy firm, tworzą się nowe centra? Co do zasady, raczej jest to rozłożone równomiernie z dwoma takimi. E, szczególnymi e, czynnikami, czyli jeśli są firmy, które e, wspierają się bądź wspierają inne firmy e, dotacjami, no to w zależności od tego, w, jakich, e, w jakim typie dotacji i na jaki region są wyspecjalizowani, to tam się na przykład gromadzą. No i jest jeszcze drugi typ e, firm tego typu, e, wspierających na przykład startupy. Czy firmy rozwijające się, one raczej mają tendencję do kumulowania się w okolicach tych ośrodków, takich hubów technologicznych, czy ośrodków, które akcelerują startupy, typu Warszawa, Trójmiasto, Wrocław. Wtedy faktycznie widać tam wyraźny wzrost. Natomiast, co do zasady, Cała ta idea pracy zdalnej i fakt tego, że te firmy w dużej mierze pracowały jako podwykonawcy, sprawiał, że tak naprawdę oni mogli świadczyć tę działalność z dowolnego miejsca i nie brali pod uwagę takich czynników, że będąc w jakimś tam obszarze, ta promocja ich marki będzie na przykład korzystniejsza bądź mniej korzystna. A czy, czy w ogóle w Polsce można mówić o czymś w rodzaju takiej w cudzysłowie doliny krzemawej? To znaczy no, nie jesteśmy w stanie jakby wytworzyć tego typu pól innowacji, ale powiedzmy, że jakieś ekosystemy właśnie technologiczne. Na ten moment chyba bym nie wskazał tak jednoznacznie jednego obszaru, który jest w Polsce tego typu, choć widzę, że Trójmiasto bardzo stara się o miano takiego. Poznań z Wrocławiem, no i oczywiście Warszawa. E, natomiast takiego jednego centralnego chyba bym nie wskazywał na ten moment, tak. Jesteś fanem e, polskich modeli e, sztucznej inteligencji, e, które właśnie wytwarzają się we Wrocławiu, e, w Bielik e, To jest taki teraz najmocniejszy chyba punkt. Tak, zgadza się. E, Ki, kibicujesz. Tym, znaczy na pewno tym im kibicuje działaniu. i e, ja powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony skutecznością tych modeli. Yy, mamy, mamy znajomych, yy, znajome firmy, które wręcz bazując na tym modelu, tworzą swoje produkty cyfrowe. Są to nie tylko startupy, ale i yy, większe organizacje. I faktycznie do tego stopnia te modele są skuteczne, że one często nie wymagają dodatkowej kalibracji czy dopasowania modelu do dziedziny biznesowej. Yy, więc pod tym względem naprawdę w koledzy ze Spichlerza wykonali kawał dobrej roboty, bo w kontekście tego modelu językowego skuteczność jest bardzo dobra. I taka, którą można wykorzystać komercyjnie, to nie mhm. tylko jakby do pracy badawczej, więc to jest na pewno duża wartość. I w pracy twojej firmy są wykorzystywane? W pracy konkretnie z Bielika nie korzystamy, Natomiast tak stosujemy jakby tego typu modele głównie do tego, żeby wspomagać się, zderzać różne pomysły, pewne nieoczywiste rzeczy, tak, bądź weryfikować jakieś dane raportowe, żeby próbować je agregować, tak, czyli wspomagać tą pracę naszą koncepcyjną, wspomagać narzędziem, które po prostu pozwoli wysublimować esencję z tego, z tego całego natłoku informacyjnego, który do nas dociera. Jako szef takiej mniejszej firmy na rynku. Musisz mieć oczy już otwarte na wszystkie nowości, czy możesz sobie tak powiedzieć, a mam zamówienia, to po prostu re realizuję te zamówienia, nie patrzę na to, co się dzieje. Raczej obserwować rynek i y, patrzeć na te trendy, doszukiwać się w nich różnych y, oczywistych i nieoczywistych możliwości. Taką typową dla nas nieoczywistą możliwością było to, że weszliśmy w branżę rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości pod kątem e-commerce i pod kątem platform B2B mhm. i to faktycznie przyniosło jakieś tam wymierne korzyści. I to w Polsce jest jakby staje się popularne, bo to można sobie przymierzyć ubranie, tak? Tak, czy, przymierzyć ubranie. Czy może nawet usługi turystyczne są też chyba popularne w Tak, tym? To, to nie jest aż tak popularne, jakby mhm. mogło być, głównie z tego względu, że przyjęło się u nas na rynku. Sądzić, że ten AR i VR są rozwiązaniami takimi dodatkowymi, mm -hmm. takimi bajerami, można mm -hmm. powiedzieć, mm -hmm. tak, które się pojawiają w tego typu rozwiązaniach. Ale Natomiast mają przyszłość? mają przyszłość. Mają przyszłość, szczególnie, że adaptacja tych rozwiązań AR-VR jest coraz większa nie tylko na urządzeniach dedykowanych typu Google VR, ale również na urządzeniach mobilnych. Mm -hmm takie technologie typu WebXR, które pojawiają się i dają możliwość wykorzystywania rozszerzonej rzeczywistości bądź wirtualnej w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym i nie tylko, sprawiają, że ta adaptacja tej technologii jest coraz większa, a dodatkowo powoli firmy zaczynają dostrzegać korzyści takie czysto biznesowe z tego, z tego typu rozwiązania. Przykładowo, możemy sobie wyobrazić, że jest wykonawca, który kładzie deski tarasowe. Tak naprawdę istnieją takie już rozwiązania, które pozwalają mu wirtualnie te deski kłaść na mhm. wymiarowanej przestrzeni. Te deski są, mogą być docinane wirtualnie i tak naprawdę po zwymiarowaniu, te deski lądują już do koszyka zakupowego i dalej możemy przeprowadzić proces zakupowy od razu po wykonaniu Aha. takiego mierzenia. I potem już tylko jak klocki Lego się układa. Dokładnie. Tak? W, związku, w związku z tym mamy drastyczne przyspieszenie całego procesu, bo nie jest tak, że specjalista wymiaruje, potem idzie do sklepu, kupuje to, tylko tak naprawdę może całą ścieżkę zakupową przejść niejako bokiem przy Aha. okazji, realizując swoje codzienne czynności. Mhm. A y, co byś doradził na przykład y, firmom, które tak y, w tej chwili zredukowały liczbę pracowników, no bo koszty, zamówień trochę mniej, y, y, ale na przykład no, chcą jakoś na rynku zaistnieć, coś mogłyby zrobić tanim kosztem, właśnie w tej obecnej sytuacji, takiej przejściowej? To znaczy, to co na pewno by było najskuteczniejsze to zbudowanie sobie świadomego procesu sprzedaży i marketingu, ale to są najczęściej działania długofalowe. Więc jeśli ktoś tego nie zaczął robić, to na pewno musi to zacząć robić, ale spodziewać się... Ale to są się... koszty też, tak? Tak, to są, to są koszty, choć z tym też różnie mm -hmm. bywa, bo jeśli uruchomimy jakąś tam kreatywność, to, to faktycznie możemy niskim kosztem bądź zerowym wyróżnić się na social mediach, mm -hmm. puszczając jakiś viral. niski koszt? W związku z tym, ten niski, ten niski koszt, który się pojawia, ja bym Co zalecał chyba najbardziej e, przemyślenie tego, z jaką grupą docelową chcemy mieć do czynienia i do której chcemy głównie uderzać. Czyli nie idziemy szeroko, tylko zawężamy ten, ten, tę swoją grupę docelową, znajdujemy swoją niszę i tam zaczynamy się komunikować. Koszt promocji tego typu będzie niższy. Kon konkurujemy raczej z mniejszymi firmami, jeśli w ogóle, bo jeśli dobrze wydestylujemy te nisze, to możemy stać się pionierami w, tej, w tym obszarze. Y i raczej nie, w, nie konkurujemy wtedy z dużymi, którzy mają duże budżety. W związku z tym, to by było chyba najlepsze rozwiązanie takie na start. No a druga rzecz to na pewno optymalizowanie procesów wewnętrznych w swojej organizacji, czyli sprawdzanie, czy ta produktywność gdzieś tam nie kuleje i nie dałoby się tego poprawić. Czy nie ma jakichś takich elementów w organizacji, które można by było zautomatyzować, bo właśnie. Czy sztuczna inteligencja, czy narzędzia low-code, no-code dają nam możliwość korzystania z takich właśnie klocków do automatyzacji różnych procesów? Więc być może u nas wewnętrznie są takie procesy, które my sami moglibyśmy sobie zautomatyzować, redukując koszty i przerzucając cały ten potencjał, który mamy w organizacji, potencjał ludzki do innych obszarów. A redukowanie kosztów to od razu się uruchamia lampka, rynek pracy i pracownik? Czy redukowanie kosztów to zwalnianie pracownika, czy na przykład obniżanie mu? Wynagrodzenia czy premii? A, to jest trudny I temat. Czy zwalniamy faktycznie... tych, w... y, tych najmniej produktywnych, bo mówię o produktywności, czy właśnie tych, którzy najwięcej zarabiają, może? Y, strategie tego są różne. Generalnie temat jest dość trudny, bo z tym problemem boryka się dość dużo teraz firm IT. Yy... Z, głównie ze względu na to, że ich tam cashflow jest zaburzony, więc szukają takich rzeczy typu szybka redukcja. I tak naprawdę, no, najszybszy sposób na redukcję kosztów to jest oczywiście skrojenie zespołu. E, a strategie do tego są różne. E, najczęściej jest tak, że firmy szukają tych obszarów, gdzie jest ta najmniejsza produktywność, i raczej starają się zwalniać osoby najmniej produktywne. Ale no, czynnik ekonomiczny jest nieubłagany. W związku z tym, jeśli ktoś nie ma po prostu funduszy na to, żeby dalej funkcjonować w takim modelu, w jakim funkcjonuje, często niestety musi też redukować tych, którzy zarabiają najwięcej, a najczęściej mają też największe kompetencje, talent i doświadczenie. Więc tutaj trudno jest to zbalansować. Nikomu nie życzę oczywiście tego, tego typu decyzji podejmować, ale czasami one są nieuchronne. To, co jest pewne, to to, że jeśli. Ja, jako właściciel, zastanawiam się, czy czasem nie powinienem dokonać jakichś zwolnień. To najprawdopodobniej to jest już moment, kiedy jest za późno. Bolesne, ale prawdziwe. W związku z tym, warto robić tak, takie okresowe przeglądanie tej produktywności pod kątem potencjalnych redukcji kosztów, bo na koniec dnia wychodzi to z korzyścią naprawdę dla każdej ze stron. A w momencie, kiedy koniunktura się poprawi, to będzie łatwo zatrudnić z kolei. No bo na przykład czytałem takie analizy o okresie pandemii, że spółki w Polsce, takie większe firmy, wygrały jakby na rynku tym, że chomikowały pracowników, przytrzymały ich. Tak? No jeszcze pomagały różne programy rządowe. Natomiast często gdzieś w krajach zachodnich firmy zwalniały, potem mieliśmy problemy na przykład w branża lotnicza miała problemy, nie mogła zatrudnić nawet pilotów, tak, czy pracowników obsługi naziemnej. Były bardzo duże problemy, no bo ktoś sobie poszedł tak, i znalazł inną pracę już już nie wrócił. W Warszawie chyba były problemy z taksówkarzami, którzy zrezygnowali z pracy i, i potem Trudno, trudno było znaleźć odpowiednią liczbę takich pracowników, jak, jak sądzisz, to, to będzie łatwo potem tak ściągnąć z rynku? Obecnie sytuacja na rynku pracy, jeśli chodzi o zatrudnianie, jest taka, że średni czas poszukiwania pracy przez pracownika w branży IT to jest 4-6 miesięcy. W związku z tym ten horyzont jest dość długi. I prawda jest taka, że biorąc pod uwagę trend rosnący i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT, Pewnie będzie trudno pozyskać jakiś talent, ale z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę, że w większości wypadków zwalniane są osoby, które nie są wybitnymi specjalistami w dziedzinie, a już w szczególności, jeśli pracują i są wyspecjalizowani w jakiejś niszy. Tego raczej nikt nie robi, bo to jest tak naprawdę sens istnienia takiej firmy, jeśli ma takiego pracownika wyspecjalizowanego na niszy. Więc znalezienie osoby, Trochę to chyba będzie zależało też od tego, jakiego charakteru projekty będą pozyskiwane, bo jeśli to będą projekty typowo wielkoskalowe, raczej takie, bym powiedział, typowe, to znalezienie talentu nie będzie problemem. W momencie, kiedy będziemy się specjalizować w czymś, co ma trend rosnący, a i ten popyt rosnący, ale wcale ten przyrost specjalistów nie będzie duży, więc w zasadzie sytuacja typowa, bez względu na to, czy mamy do czynienia z kryzysem, czy nie, no to tutaj będzie jakiś problem, żeby te osoby pozyskać. Faktycznie. No właśnie, bo tutaj się pojawia takie nowe pytanie. Jest sporo ludzi młodych i szukają jakichś opcji, które, które pozwoliłyby im jakoś zaistnieć na rynku pracy, jakby ułożyć sobie jak jakąś drogę zawodową, kariery zawodowej. I co byś radził, jeśli jest ktoś, ktoś kto zastanawia się nad pracą właśnie w tej branży, w jakiej, w jakiej działasz, warto w tej chwili już z pełnym takim przyciskiem uczyć się i zdobywać jakby, jakby wiedzę po to, żeby przygotować się za rok, na przykład będzie lepiej to, ten, ten rynek ruszy. I w jakich, w jakich Obszarach, jakby najlepiej się pozycjonować. Co taki młody człowiek ma wybrać? Ja wciąż jestem zwolennikiem tego, że w branży IT warto pracować, więc jeśli ktoś ma taką chęć, to raczej bym go nie zniechęcał. Natomiast musi no, wziąć pod uwagę parę nowych okoliczności, które pojawiły się na rynku, więc na pewno musi zacząć od tego, żeby. Podejść, bym powiedział, przedsiębiorczo do tego procesu poszukiwania pracy. Czyli tak samo jak firmy starają się pozyskać klienta w różny kreatywny sposób, tak samo i ten pracownik powinien szukać swojego miejsca pracy w dość kreatywny sposób. Czyli skończyły się trochę czasy tego, że ktoś poszedł na jakiś bootcamp, nauczył się podstaw, wygenerował sobie CV i po prostu szuka pracy. To muszą być osoby, które faktycznie mają pasję do tego, co robią są w stanie te pasje pokazać w jakiś sposób poprzez y, wytwarzanie jakiegoś oprogramowania, prezentowanie go na publicznych repozytoriach czy poprzez inne kreatywne działania i na pewno to będą wygrywały na rynku pracy osoby, które mają i potrafią wyeksponować swoje kompetencje miękkie. Bo te czasy, kiedy mieliśmy do czynienia tylko z programistami, którzy mówiąc kolokwialnie klepali kod, też się skończyły, raczej musimy patrzeć na to, bo sztuczna inteligencja i właśnie te generatory kodu, raczej musimy patrzeć na to, że taki specjalista IT przyszłości to będzie ten, który ma mocny umysł analityczny, potrafi łączyć kropki i potrafi też rozmawiać z klientem tak, żeby poznawać jego potrzeby i przekładać je na technologię. Jeśli ta młoda osoba będzie miała tego typu kompetencje i wykaże się jeszcze kreatywnością, żeby się wyróżnić w sposób setek CV, które spływają do pracodawcy, no to nie ma się czego martwić, tak? No właśnie, ja zauważyłem na platformie LinkedIn, przeznaczonej właśnie do prezentacji swoich zawodowych osiągnięć, że pojawiło się sporo takich prezentacji bardzo młodych ludzi, którzy obwieszczają światu, że właśnie zrobili licencjat. I ja tak sobie myślę, o, licencjat, no to nie jest to aż tak dużo, żeby prezentować na LinkedIn, ale to jest sens, tak? Jest sens i jakby żeby rozpocząć jakąś w ogóle drogę też od prezentacji tego, co się nie tylko, że zdobyło się jakiś papier, tak, yy, świadczący o wykształceniu, ale też, że ma się jakieś zainteresowania i może się yy, powoli yy, człowiek w czymś zacząć yy, specjalizować. Czy... Tak, zdecydowanie prezentowanie swoich yy, plusów. I, I trzeba też wziąć pod uwagę to, że taki młody człowiek, jak startuje na rynku pracy, to dla niego też troszeczkę percepcja tego rynku jest inna. Tak? I sam fakt tego, że on na przykład skończył studia z wyróżnieniem, może być dla niego sporą wartością. Natomiast na z pracodawcy na, na, to jest na, już kwestia dyskusyjna. No tak? Tak. Bo na koniec dnia, yy, kiedy ja na przykład rekrutuję kogoś do swojej organizacji, ja bardzo mocno zwracam uwagę na to, Jaka ta osoba jest, jakie ma właśnie te umiejętności, kompetencje miękkie, czy ona jest w stanie, byłaby w stanie porozmawiać z klientem, wyciągnąć z niego jakieś pytania, żeby wypracować coś ciekawego, czy ona jest zorientowana na to, żeby dostarczać wartość temu klientowi. Mhm. Mm. No i inna rzecz, jeszcze, czy pasuje do naszej kultury organizacyjnej, bo na koniec dnia ona będzie pracować z rzeszą innych ludzi w zespole, więc to też jest bardzo, bardzo istotny aspekt. Umiejętności są również ważne, ale to jest coś, co prędzej czy później można nabyć, i wielu pracodawców zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast bardzo ciężko jest wypracować właśnie ten sposób myślenia, zorientowany na, na samodzielność i na rozwiązywanie problemów. Jeśli ktoś potrafi pokazać, że to ma, to myślę, że na rynku pracy też jego szanse rosną. Mm -hmm. A przeczytałem gdzieś jakąś analizę amerykańską też e, o tym, że bardzo, bardzo lawinowo po prostu spadło zainteresowanie pracodawców analityką danych, a mocno wzrosło inżynierami danych. Coś w Twoim e, doświadczeniu znaczy, mówi to? To jest taki trend. Większość osób, które działa na tym big, w tym obszarze big data, czy obszarze sztucznej inteligencji, w większości wypadków wykorzystuje istniejące już modele, zarówno uczenia maszynowego, jak i sztucznej inteligencji. I każdy, kto pracował przy tego typu projektach, wie, że wykorzystanie modelu to jest jakby, to nawet nie jest połowa sukcesu. Znaczącą większością sukcesu jest to, żeby mieć dobrej jakości dane. W związku z tym takie tematy jak preprocesing danych czy agregowanie danych z wielu źródeł to jest w, ta, w taki sposób, który jest zestandaryzowany. To są wyzwania, z którymi się mierzy większość firm. I to jest coś, co w dużej mierze realizują właśnie inżynierowie danych. Czy analitycy danych są potrzebni? Oczywiście, że są potrzebni. I ja bym powiedział, nawet, że w wielu obszarach i w wielu branżach są bardziej potrzebni niż inżynierowie danych. Tylko ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, że analityk danych analizuje dane nie tylko dla rozwiązań sztucznej inteligencji. Mamy bardzo dużo rozwiązań z zakresu business intelligence, dashboardy decyzyjne, różne narzędzia analityczne analizujące na przykład ruch na stronie typu Google Analytics. Tam też są potrzebni właśnie analitycy danych do tego, żeby wypracowywać czy wizualizować te dane osobom decyzyjnym do tego, żeby oni mogli podejmować wartościowe decyzje oparte na danych, a nie na intuicji. Więc tutaj jest ten obszar, w którym analitycy danych będą się odnajdywali. Drugi obszar dla data scientistów czy dla analityków danych to jest oczywiście obszar, w którym tworzymy własne modele. Wbrew pozorom nie jest to zbyt popularne, ale jest to bardzo wartościowe, bo tworzy niesamowitą przewagę konkurencyjną. Więc jeśli podejrzewam, że troszkę nam ten kryzys psuje właśnie ten obszar rozwoju, ale spodziewam się, że raczej ludzie będą starali się budować własne modele, szczególnie teraz, jak jest wysyp tych modeli, Large Language Models. Gdzie będą próbowali po prostu tworzyć własne modele na potrzeby wewnętrzne ze względu na prywatność, bezpieczeństwo. Ta rola analityków danych będzie, będzie rosła i zdecydowanie oni będą w stanie pracować razem z inżynierami danych bez większych problemów. Czyli młody człowiek ma. Wybór, tak? Jest sporo obszarów, jest sporo możliwości, w których można wybrać, a na przykład mam takie pytanie związane no, z trochę starszymi pracownikami. Na przykład, jeśli ktoś ma 3-40 lat, do tej pory nie był programistą, spotkałem się z takimi szkoleniami organizowanymi przez wielkie korporacje o charakterze częściowo technologicznym, ale częściowo właśnie e-commerceowym. I te organizacje proponują szkolenia dla nieprogramistów, po to, żeby ich przeciągnąć właśnie na tę stronę, czy takie szkolenie na przykład półroczne, roczne, trochę tak wyciąganie swoich pracowników, bo chodzi o to, że ktoś jest zorientowany jakby w charakterze korporacji, tak i w ogóle biznesu, ale jeszcze fajnie by było, żeby do tego dołożył umiejętności programistyczne. Czy widzisz w tym jak, jakiś sens? Ja, bym nawet powiedział, że to jest chyba konieczność, biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na specjalistów IT rośnie z roku na rok e, i rośnie szybciej niż liczba osób na tym rynku występujących, to my będziemy niejako zmuszeni do tego, żeby dostarczać narzędzia osobom powiedzmy nietechnicznym, żeby oni mogli przynajmniej częściowo przejmować kompetencje specjalistów IT. E, tak naprawdę być może to nie jest takie oczywiste, ale największą wartością specjalistów e, IT nie jest to, że oni wytwarzają najwspanialszy kod czy najlepszej jakości platformy, tylko to, że oni bardzo dobrze ci się wyróżniają na rynku bardzo dobrze rozumieją dziedzinę biznesową klienta, starają się zrozumieć jak on działa i pod to dostarczają rozwiązania technologiczne. Więc może się okazać, że osoba z organizacji wewnątrz rozumie to znacznie lepiej niż taka osoba z zewnątrz czy specjalista IT, tylko nie ma po prostu narzędzi do tego, żeby móc teraz przełożyć te obszary potencjalne w firmie na automatyzację czy cyfryzację. Więc wtedy te programy mają sens. Jak Czyli to środowisko może, może się jakby składać z takiego twardego jądra jakby programistów, programistów tak? I, i powiedzmy coraz bardziej poszerzających się kręgów takich ludzi mniej lub bardziej jakby zorientowanych, ale kojarzących sporo procesów, potrafiących je wykorzystać w firmie. Tak? Jakby, jakby te, te, te obszary mogą być niejednorodne, to nie muszą być zawsze programiści w cisłym sensie. Zgadza się. I, to, I ten trend będzie postępował. Zresztą, poniekąd mamy taki, taki też obszar pośredni. Bardzo często możemy spotkać w organizacjach mniejszych lub większych różnego rodzaju arkusze Excelowe czy inne kalkulacyjne z makrami, innego rodzaju półautomatyzacjami, które mają nam poprawić proces działania w organizacji. I tak naprawdę teraz wychodzimy z tym o krok dalej. Czyli dostarczamy jeszcze dodatkowe klocki, które dają możliwość integracji z innymi usługami, na przykład. Tak działają te narzędzia low-code czy no-code. I tak naprawdę, budując ten sposób integracji różnych usług, możemy doprowadzić do tego, że jeszcze bardziej e, automatyzujemy sobie jakieś nasze procesy wewnętrzne w firmie. Czyli nie musimy koniecznie dostarczać, choć są takie firmy software houseowe, które zajmują się tylko narzędziami low-code czy no-code. Ale nie musimy być dedykowaną firmą, która robi tego typu rozwiązania. Myślę, że bardzo często będziemy już spotykać takie sytuacje, gdzie firmy wewnątrz będą próbowały przez takie narzędzia składające się na zasadzie budowania klocków, będą próbowały same automatyzować swoje procesy wewnętrzne, przyspieszając ich realizację i zwiększając jakby ich zyskowność, redukując koszty. Czyli gdzieś tam na końcu tej, no nie wiem, czy koniec drogi może być wyznaczony. Na razie to, to wszystko wydaje się początkiem, ale gdzieś tam może być taka sytuacja, że wszyscy powoli będziemy w, w, w stronę twojej branży zmierzać, tak? To już w dziennikarstwie na przykład, no też to nie jest tak, że dziennikarz to jest człowiek z kartką papieru i długopisem, tak? No, naprawdę czasami musi, musi ogarnąć sporo, Zgadza się. No, już są takie głosy, że zaraz po nauce języka angielskiego kolejna kompetencja, która będzie właśnie uczona w szkole, to będzie takiej podstawy języka programowania. Być może nie w takiej postaci, jaką mamy obecnie, bo właśnie te, ta generatywna sztuczna inteligencja czy te modele językowe mogą sprawić, że po prostu będziemy uczyli się rozmawiać z jakimś AI agentem. Który po prostu będzie dla nas ten kod generował, ale na koniec dnia będziemy nabywać tych kompetencji analitycznych i umiejętności takiego formułowania tych naszych wymagań i potrzeb, żeby oprogramowanie było w stanie wytwarzać dla nas kolejne oprogramowanie. No dobrze, to teraz takie pytanie z kategorii łatwiejszych. Ile może zarabić taki programista? To, I to jest chyba najtrudniejsze pytanie dzisiejszego dnia. Tak naprawdę wiele zależy od kompetencji, od obszaru i technologii, które mamy. No, to co na pewno mogę powiedzieć, to to, że osoby, które mają właśnie tę wiedzę biznesową, dziedzinową i mają te kompetencje analityczne mocno rozwinięte, będą w stanie zarobić więcej. Natomiast rozstrzał jest przepotężny, bo mamy też te stanowiska juniorskie, gdzie zajmują się oni typowo pisaniem kodu bez jakiejś głębszej analizy i to mogą być no widziałem od 3000 netto do 8 są różne, są różne te widełki. One się też zmieniają w czasie, bo w sytuacji tak jak mamy teraz, kiedy rynek pracownika nie jest zbyt Korzystny. A takie bardziej seniorskie? W przypadku seniorskich, znowu zależy od branży, ale jeśli mamy do czynienia z analitykami danych, na przykład, czy właśnie w obszarze tego, tej, tej analizy danych, czy obróbki danych, są takie możliwości, żeby, były to, żeby to było 25-35 tysięcy netto wynagrodzenia miesięcznego. Ciężko powiedzieć o tej średniej rynkowej, bo tak jak mówię, to jest w zależności od obszaru, jest inny zestaw kompetencji potrzebny. Ale powiedzmy 15, 25, jeśli, jeśli mamy do czynienia z seniorami, to myślę, że możemy spokojnie myśleć o tych kwotach powyżej 25 tysięcy netto miesięcznie. Czyli jest się osobić. Tak powiedzmy, jeśli jest, się osobić. O... jest się osobić. Tylko trzeba pamiętać o tym, że teraz rynek jest zalany tymi kandydatami, więc mhm. warto usiąść, zastanowić się przez moment jak kreatywnie się zaprezentować, czyli pomyśleć o sobie jako o marce osobistej i zaprezentować się na tym rynku pracy tak, żeby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy po prostu. No i też podobnie jak pracodawcy, też kandydaci muszą mieć oczy już otwarte na wszystkie trendy, tak, nowości i tak dalej, a nuż znajdą właśnie coś dla siebie, jakąś niszę, tak, co, tak. co też będzie mogło być. Tak i warto, warto myśleć też o tym w takich kategoriach, bo bardzo często jest tak, że młodzi kandydaci na tych pracowników, zaczynają z jakimiś tam podstawowymi językami programowania, yy, twierdząc, że to będzie dla nich wystarczające. A być może warto już teraz zastanowić się nad tym, czy na przykład właśnie branża budowania modeli 3D nie jest czymś, co ich interesuje. Czy być może obszar związany z tą rzeczywistością rozszerzoną nie jest czymś, co jest interesujące i od razu w tym obszarze można się specjalizować. Prawda jest taka, że tak samo jak firmy po, po wybraniu konkretnej niszy, zazwyczaj paradoksalnie zyskują więcej. Tak samo ci kandydaci, specjalizując się w pewnym obszarze, mają większą szansę na to, żeby znaleźć pracę, bo po prostu zwyczajnie takich mocnych specjalistów brakuje. No właśnie, to odnalezienie jakiejś, jakiejś takiej swoistej dziedziny, takiej niszy może być tutaj dobrym, dobrym sposobem. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Dowiedziałem się bardzo dużo się. o branży, tak od środka. Gościem naszego dzisiejszego podcastu był pan Michał Zabielski, szef firmy Endora. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, dziennikarz subiektywnie o finansach i redaktor portalu Homo Digital. Zachęcam do czytania również tego drugiego portalu. Tam piszemy o wielu sprawach, również związanych z rynkiem pracy. Mieliśmy sporo artykułów o, o, o rynku amerykańskim, ale też właśnie o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce i kiedy może się zmienić, polepszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.